Kamile, jeżeli ten dzień był taką kanapką, no to ten chlebek taki w porządku, ale środek to już nie bardzo. No, można tak to nazwać, dobrze to ująłeś, bo rzeczywiście próbny skok był super. Po czym myślałem, że już wszystko się dobrze dla mnie poukładało, że to jest po prostu taki skok, który da mi teraz taką pewność i, no, i po którym się po prostu wszystko zazębi, ale tak jednak nie było, bo już w pierwszej serii popełniłem duży błąd zaraz po wyjściu z progu, gdzie jeszcze się narty skrzyżowały i obiły jedna o drugą i nie było szans po prostu później już odlecieć. Wczoraj powiedziałeś, że to jest tak czasami w skokach, że jeden skok wystarczy, że to przekliknie i to może tak było, że czujność tutaj się uśpiła, czy to nie tak? Myliłem się. Ale to faktycznie było tak, że pomyślałeś może już za szybko, że to już, że to teraz i gdzieś to rozluźnienie? Nie, to nie jest tak. No po prostu czasami walczysz, robisz wszystko co możesz, a nie wychodzi nic tak jakbyś chciał. Też jestem człowiekiem, nie maszyną i nie dam się rady zaprogramować na jedną po prostu tylko. Ale cieszę się, że ten drugi skok był w miarę w porządku, on był taki solidny, no i zrobiłem co mogłem. Złości było dużo po pierwszej serii, bo tam narty jak miecz biłeś prawie w ten śnieg. No trudno się mi nie dziwić, no po prostu też, tak jak mówię, miałem może nie nadzieję, ale pewne plany na ten konkurs też chciałem tutaj, żeby wszystko się już dla mnie dobrze zaczęło teraz i żeby te skoki były naprawdę dobre. No i też mogłem się zawieść. Ale karuzela jedzie dalej, jest czas jeszcze i miejsce na poprawę. Tak, no dla mnie w ogóle sezon się nie kończy, wiele jeszcze zawodów przed nami i będę dalej pracował i robił co mógł. Kamila, to jest też tak, że jak się gdzieś tam popełnia te błędy, jedzie się na skocznię, którą się lubi, to też inaczej to wszystko wygląda i inaczej też podchodzi do tych skoków. Trochę w sensie takim, wiesz, no łatwiej się nastawić na... Czasem tak jest, że jedziesz na jakąś skocznię, na której chcesz dobrze skakać, bo wiesz, że ją lubisz i że jest profilem dobra dla ciebie, ale nie zawsze po prostu da się na niej dobrze skakać, bo jeżeli nie ma się dobrej dyspozycji, no to wtedy człowiek i tak się męczy po prostu na takim obiekcie. Chociaż ja tutaj oddałem kilka dobrych skoków i z tego mogę być zadowolony. Ogólnie no, liczyłem na więcej, też chciałem więcej, no, ale czasami trzeba się zadowolić tym, co jest.